Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło plan budowy infrastruktury bezpieczeństwa na wschodniej granicy. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego wzywa jego członków do przemyślenia ograniczeń dotyczących dostaw broni dla Ukrainy. Izraelskie władze nazwały tragiczną pomyłką zbombardowanie pola namiotowego palestyńskich uchodźców. Niemieccy socjaldemokraci ostrzegają szefową Komisji Europejskiej przed sojuszem z premier Włoch. Francja zniesie stan wyjątkowy w Nowej Kaledonii, ale wzmocni wojskową obecność na swoim terytorium zamorskim. Premier Danii proponuje wprowadzenie w Unii Europejskiej dolnego limitu wieku pozwalającego na korzystanie z mediów społecznościowych. Wtorek 28 maja to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawiło założenia programu Tarcza Wschód, przewidującego realizację wieloletniego planu rozbudowy infrastruktury mającej zapewnić bezpieczeństwo Polsce. Będą ją tworzyć fortyfikacje graniczne i nowoczesne systemy monitorowania przestrzeni powietrznej. W ostatnich tygodniach rząd Donalda Tuska zapowiadał przeznaczenie blisko 10 miliardów złotych na wzmocnienie obrony polskiej wschodniej granicy. Resort kierowany przez wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza zaprezentował w poniedziałek szczegóły Tarczy Wschód, która ma być projektem infrastrukturalnym. System fortyfikacji i zapór będzie spełniał kilka celów, a najważniejsze z nich to ochrona sił zbrojnych i ludności. Dzięki realizacji programu utrudniona ma być możliwość przemieszczania się wroga na polskie terytorium. Poza rowami przeciwczołgowymi czy jeżami żelbetonowymi wykorzystane zostaną również naturalne warunki terenowe. Już wcześniej minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak mówił o zaporach w postaci mokradeł i bagien. Wicepremier Kosiniak-Kamysz twierdzi, że Tarcza Wschód nie będzie ograniczała się jedynie do projektów infrastrukturalnych. Ma być wspierana przez nowoczesne systemy monitorowania przestrzeni powietrznej na różnych wysokościach. Obrona granicy będzie uzupełniona także o nowoczesne drony i systemy pozwalające na zestrzeliwanie wrogich statków bezzałogowych. W najbliższym czasie Ministerstwo Obrony Narodowej przekaże do Sejmu projekt ustawy o inwestycjach mających znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Ma ona pozwolić na dofinansowanie jednostek wojskowych oraz lotnisk. Zdaniem sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego Jensa Stoltenberga, państwa członkowskie NATO powinny przemyśleć dotychczasowe ograniczenia dotyczące dostaw sprzętu wojskowego na Ukrainę. Kraje zachodnie niechętnie przekazują zwłaszcza systemy dalekiego zasięgu. Szef Sojuszu podkreśla, że decyzja o rodzaju broni wysyłanej siłom zbrojnym Ukrainy zapada na poziomie państw członkowskich. Z tego powodu to właśnie one muszą zadecydować, czy nie nadszedł czas na zniesienie obowiązujących obostrzeń. Według Stoltenberga zmiana podejścia jest konieczna, bo ukraińskie wojsko ma trudności w odparciu trwającej już ponad 2 tygodnie rosyjskiej ofensywy na obwód charkowski. Stacja Euronews przypomina, że kraje należące do NATO niechętnie wysyłają na Ukrainę wszelkiego rodzaju systemy dalekiego zasięgu. Dzieje się tak z powodu obaw o możliwą dalszą eskalację konfliktu i wciągnięcie do niego całej Europy, gdy zostaną one wykorzystane do ataków na cele znajdujące się na terytorium Rosji. Krytycy takiego podejścia zwracają uwagę na środki używane przez samych Rosjan. W wojnie przeciwko Ukraińcom nie uznają jakichkolwiek ograniczeń i używają wszelkich rodzajów broni, a także atakują obiekty cywilne. Głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy generał Oleksandr Syrski poinformował w poniedziałek, że Francja wyśle na Ukrainę swoich instruktorów wojskowych. Mają oni wziąć udział w szkoleniu ukraińskich żołnierzy. Co najmniej 45 osób zginęło w nalocie izraelskiego lotnictwa na obóz namiotowy w Rafach w południowej części Strefy Gazy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu nazwał atak na cywilny obiekt tragiczną pomyłką. W nocy z niedzieli na poniedziałek myśliwce Sił Obronnych Izraela zbombardowały uchodźców mieszkających w namiotach w południowym regionie palestyńskiej enklawy. Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy poinformowało, że w nalocie zginęło łącznie 45 osób, a część z nich została spalona żywcem. Połowę ofiar miały stanowić kobiety, dzieci i osoby starsze. Zdaniem izraelskich dowódców wojskowych pozwolił on na zabicie 2 czołowych dowódców Hamasu w Gazie. Szef rządu Izraela nazwał atak tragiczną pomyłką i zapowiedział przeprowadzenie dochodzenia w tej sprawie. Netanyahu w podobny sposób tłumaczył się z głośnego nalotu na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen, w którym na początku kwietnia zginął m.in. polski wolontariusz. Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała Izrael nie tylko do wszczęcia śledztwa w sprawie nalotu na Rafach, ale także do powstrzymania się przed dalszymi działaniami wymierzonymi w ludność cywilną.
W poniedziałek przy przejściu granicznym w Rafach miała miejsce wymiana ognia między izraelskimi i egipskimi żołnierzami. W jej trakcie zginął Egipcjanin, a obie strony wzajemnie oskarżają się o sprowokowanie walki. Niemiecki kanclerz Olaf Scholz ostrzegł przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, że jego ugrupowanie może zablokować jej reelekcję, jeśli będzie ona próbowała zawrzeć sojusz z premier Włoch Giorgio Meloni. Na początku maja socjaliści i demokraci, liberalna grupa Renew Europe, Zieloni oraz konfederacyjna grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej wykluczyły możliwość współpracy z frakcjami eurosceptycznej prawicy po czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Od tego czasu szefowa Komisji Europejskiej nie tylko nie odcięła się od prawicowych partii, ale w ubiegłym tygodniu wyraziła gotowość współpracy z europejskimi konserwatystami i reformatorami, którymi kieruje wspomniana włoska premier. Z tego powodu Scholz ostrzegł von der Leyen przed tworzeniem w Europarlamencie wspólnej większości z grupami prawicowymi. Według szefa niemieckiego rządu nowa Komisja Europejska powinna opierać się na tradycyjnych ugrupowaniach. Bardziej dosadnie wyraził się partyjny kolega Scholza. Lider listy socjaldemokratycznej partii Niemiec w wyborach europejskich, Nicolas Schmidt, zarzucił von der Leyen próbę normalizacji skrajnej prawicy. W jego opinii Meloni w rzeczywistości ma radykalne poglądy i jest przeciwniczką silnej i zintegrowanej Europy. Portal Politico informuje, że alternatywą dla obecnej przewodniczącej Komisji Europejskiej może być Mario Draghi, technokratyczny premier Włoch w latach 2021-2022. Jego kandydaturę jako pierwsza zaproponowała liberalna partia Odrodzenie francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona. Teraz ma on cieszyć się również poparciem niemieckiej socjaldemokracji. Dzisiaj, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w Nowej Kaledonii zakończy się stan wyjątkowy wprowadzony przez władze Francji w związku z zamieszkami na terenie zamorskiego terytorium. Na wyspy zostanie wysłanych dodatkowych 7 francuskich jednostek. Stan wyjątkowy obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie. Był odpowiedzią na zamieszki wywołane kontrowersyjną reformą wyborczą oraz przepaścią majątkową między rdzenną ludnością Nowej Kaledonii a osobami europejskiego pochodzenia. Łącznie w czasie rozruchów zginęło 7 osób, a kilkaset zostało aresztowanych. Poza tym zniszczeniu uległa część infrastruktury znajdującej się na wyspach wchodzących w skład tego terytorium zamorskiego. W ubiegłym tygodniu w celu deeskalacji sytuacji do Nowej Kaledonii przybył francuski prezydent Emmanuel Macron. Zapowiedział wówczas zniesienie stanu wyjątkowego, aby zainteresowane strony mogły powrócić do dialogu na temat wspomnianych problemów. Za rozmowami opowiedziała się też nowokaledońska niepodległościowa koalicja Kanaku i Socjalistycznego Frontu Wyzwolenia Narodowego. Władze w Paryżu zdecydowały się wysłać na Pacyfik 7 nowych jednostek wojskowych. Po przybyciu posiłków, porządku w Nowej Kaledonii ma pilnować łącznie 3,5 tysiąca francuskich żandarmów. Zwolennicy niepodległości kładą nacisk nie tylko na duże nierówności społeczne, chcą również kontrolować wydobycie surowców mineralnych. Na archipelagu znajdują się m.in. 3 największe na świecie złoża niklu, wykorzystywanego do produkcji baterii do samochodów o napędzie elektrycznym. Premier Danii Mette Frederiksen proponuje wprowadzenie dolnego limitu wieku pozwalającego na korzystanie z portali społecznościowych. Takie rozwiązanie miałoby chronić najmłodszych mieszkańców Unii Europejskiej przed dostępem do szkodliwych treści. Zdaniem szefowej duńskiego rządu wprowadzone dotychczas unijne regulacje w postaci ustawy o usługach cyfrowych okazały się niewystarczające i nie ograniczały nadużyć ze strony technologicznych gigantów. Wciąż nie ponoszą oni odpowiedzialności za korzystanie z mediów społecznościowych przez dzieci, narażone na otrzymywanie szkodliwych informacji i na uzależnienie od internetu. W związku z tym Frederiksen opowiada się za znacznym zaostrzeniem obowiązujących przepisów. Portale musiałyby wówczas wprowadzić skuteczne narzędzia weryfikujące wiek rejestrujących się w nich użytkowników. Dolny limit byłby ustalony na 15 lat, ponieważ osoby w tym wieku nadal są dziećmi. Innym rozwiązaniem, które proponuje premier Danii, jest zakaz tworzenia uzależniających reklam skierowanych do młodzieży. Media społecznościowe mogłyby również zostać zobowiązane do informowania swoich użytkowników o czasie spędzonym na tego rodzaju platformach. Politico przypomina, że limit wieku uprawniającego do korzystania z portali społecznościowych jako pierwszy zaproponował w ubiegłym miesiącu prezydent Francji Emmanuel Macron. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. Partnerem Układu Porannego jest E2V,
firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.